atmosfera klipu pod tytułem Pożegnanie z bajką wydaje się piknikowa, na przykład w tym miejscu. Ale pracujemy już od 5 rano i chciałem wam pokazać, co mniej więcej się tutaj dzieje. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Chodźcie, przedstawię wam zespół. Zespół nazywa się Koma. A tutaj na przykład kostiumy, które przygotowała Kaskryst. Spójrzcie, oto ona. Cześć! Myśli, słów, pierwszych radości i pięknych snów. Ta lokalizacja to jest szkoła w Warszawie. Lokalizacji dzisiaj jest bardzo dużo. Kręciliśmy w domu, na stacji benzynowej. Są jeszcze statyści, całe mnóstwo dzieciaków, które znajdują się trochę wyżej, zaraz zobaczycie. Którzy są bardzo wytrwali i dzielni, bo siedzą z nami tutaj już cały dzień. Prawdziwe szaleństwo. A możemy sobie pozwolić na to szaleństwo, bo mamy niezłego sponsora na ten klip. Ralf Kamiński. Bez niego nie byłoby tej piosenki, ani teledysku. Tak więc podczas pracy zasiedliliśmy całą szkołę. O, są nasi bezcenni statyści. Dzięki za pomoc, dzieciaki. I pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy na szarym pamięci tle, pośród wybrakłych przedoczy zobaczysz właśnie mnie. Pomysł teledysku stworzyła Iwona Bielecka, która jest znana z kreatywności i też, umówmy się, z takiej dokładności. Także wszystkie rzeczy, które robi, są bardzo szlachetne. A jeszcze większej szlachetności te rzeczy zyskają dzięki obecności Dominiki Podczaskiej, która jest tutaj operatorem, która z nami już współpracowała przy jednym klipie. No i jej obecność na planie jest gwarancją tego, że będą fajne zdjęcia. Idę się przebrać w kostium księżniczki, ponieważ w naszej bajkowej drużynie każdy z członków zespołu ma swoje przebranie. Ralf jest przebrany za taki, powiedzmy sobie, odpowiednik pana Kleksa. Jest pan zrobiony z misiów. Jest pan, który przypomina lustro pana Kleksa, z którego on wróżył. Człowiek, który jest zestawem rysunków. Człowiek stworzony z guzików. O! I jest jeszcze Zuzia, główna bohaterka tego klipu. My to nic. Dzisiaj, gdy przyjdziesz oczy na szarym pamięci. Co robisz tutaj na tym planie zdjęciowym? Gram rolę Ani. Zuzia, nie dosyć, że gra rolę Ani, to jest super wytrzymała, bardzo dzielna, no i okazuje się, że ma chyba jakiś wrodzony talent do występowania przed kamerą. Jestem twoją bajką. O, proszę, spójrzcie na strój Adama Marszałkowskiego. To jest strój pana Lustro. Jest super bohaterem i on marzy o tym, żeby tak wyglądać. Pewnie od tej pory będzie się tak ubierał na koncerty.